Marcin Tybura, witamy. Witam. Powiedz mi, musiałem sobie otworzyć telefon i zobaczyć, bo twój przeciwnik ma strasznie długie nazwisko. Luis Henrique Barbosa de Oliveira. Pierwsze pytanie, co byś zrobił, jakby się tak nazywał? Jakby do ciebie mówili? Ja nie wiem, co ja bym zrobił, ale on... Ja traktuję go jako Luis Henrique i skróciłem to jego nazwisko trochę. Dobra, to przelećmy, że tak powiem, podstawowe rzeczy, czyli jak przygotowania, z kim trenowałeś i jak się czujesz, bo jesteśmy na parę dni przed twoim wylotem do Nowego Jorku. No tak, jesteśmy świeżo po tym okresie sparingowym, wszystko przyszło dobrze, nie ma kontuzji. Tak jak te sparingi przebiegały, to myślę, że forma też jest. No, standardowo się przygotowałem do 4. Było parę osób przyjaznych, ciężkich. No to Daniel Janek na miejscu, jest Tomek Janiszewski był, tam Jacek Czesiński też przyjechał, Karol Celiński, Marcin Wójcik. Także było z kim porobić te sparingi. Gdzieś tam po drodze widziałem, że byłeś też w Łodzi na zapasach. Tak, no to już ja już od dawna trenuję w Łodzi z Dawidem Popłoskim zapasy, więc to już od 3 lat, więc tam cały czas tam jeżdżę. No, mimo tego, że trenuję we 4, to tam cały czas jeżdżę. Dobra, powiedz mi, co planujesz na Luisa tym razem? Zakończyć też tak efektownie, czy raczej pomęczysz go trochę bardziej? No, plany zawsze są duże i najlepiej by było zakończyć efektownie, bo to wymierne korzyści przynosi, ale przede wszystkim wygrać i to jest najważniejsze, czy ona się zakończy przed czasem, czy nie. No zawsze, ja zawsze dążę do tego, żeby szybciej skończyć walkę niż później, no ale przede wszystkim wygrać. No tak, ale przy ostatniej walce było jasno powiedziane, że planowaliście te ciosy, które poszły i to, co go zgasiło. Więc czy teraz jest też taki jakiś tajny plan, czy już tak spokojnie? Jest, są takie, no może to nie nazwałbym tego tajnym planem, ale są techniki, które specjalnie szlifowaliśmy pod to, żeby wykorzystać je w tej walce. I myślę, że jeżeli któraś z nich wejdzie, to też będzie dosyć efektowna. I tak było z Wiktorem Pestą, no to też nie było pewne, że to się uda, tak i teraz, no ale coś tam mam w znaczy. Dobra, wylatujecie w piątek, gala jest tydzień później, dobrze mówię? Tak, za 2 tygodnie, tak, no dzisiaj za 12 dni. Wystarczy na aklimatyzację? Jak najbardziej, no Nowy Jork to jest chyba ta sama strefa klimatyczna, jest 6 godzin różnicy, więc z tych wszystkich stanów ona jest najbardziej zbliżona do nas i w Salt Lake City byliśmy też chyba 8 dni przed galą i wystarczyło w zupełności, naprawdę świetnie się czułem wtedy, a te pierwsze dni tam wtedy nie były najlepsze, bo czuć było, że to jest zmiana klimatu, zmiana trochę wysokości, bo tam też jest wysoko, więc myślę, że tutaj tym bardziej te 8 dni wystarczy. Dobra, twój klubowy kolega Daniel będzie chciał pomścić twoją przegraną. Czy gdzieś tam wspólnie, no wiadomo, wspólnie mocno trenujecie, ale chciałbyś jednak gdzieś w przyszłości może jeszcze raz odkuć się i tak, żeby cały team S4 pokonał Johnsona? Nie wiem, trudno. Trudno teraz, żebym myślał o Johnsonie, bo jestem przed swoją walką. Nie mam jakichś takich. Jeżeli on, to zależy też od jego kariery, jeżeli on będzie się pił do góry i gdzieś tam będzie wyżej w tych rankingach, to pewnie, bo to też by mi coś dawało. Ale jest po porażce ostatnio. Chociaż jak ta walka się skończyła z Wołkowem, to byłem pewny, że wygrał Johnson, ale jest po porażce. Sądzę, że po walce z Danielem też będzie po porażce, to już będą 2 z rzędu, więc na razie nie będę dobrze. Okej, jeszcze pytanie o Marcina Heda i tą walkę, którą wygrał, ale przegrał. Co sądzisz o takiej postawie sędziów i czy nie boisz się tego, że gdzieś tam mogą postąpić tak samo w stosunku do ciebie? No, co sądzę przede wszystkim o walce, to jak najbardziej myślę, że Marcin ją wygrał i tutaj jest to bezsprzeczne, nawet są też w stałym oglądaniu na żywo i już praktycznie wyłączałem telewizor, bo już wiedziałem, jak będzie wynik. Jak usłyszałem, że jest odwrotny, to bardzo się zdziwiłem. No, myślę, że ktoś powinien też nad tymi sędziami jakoś czuwać. I jeżeli ktoś ewidentnie takie błędy popełnia, jakiś sędzia, no to ich albo usuwać, albo
no, albo edukować, edukować bardziej. No, tak jak mówię, walka się dąży, żeby ją skończyć przed czasem i nie pozostawiać decyzji w rękach sędziów. Czy boicie się Damiana Janikowskiego zapaśniczo na sparingach, przed sparingami? To jest trudne pytanie, zwłaszcza no, ze względu na fakt, że Damian stoi 1,5 metra ode mnie i słucha. Ale no, nie tyle, że się boimy, ale na pewno jakieś doświadczenie zbierzemy, jeżeli te jego zapasy, jeżeli zaczniemy sparować tak w MMA i te jego zapasy wezmą górę, więc możliwe, że te loty wysokie się jakieś odbędą na tych zawodnikach ciężkich. Ale sufit 24 jest w miarę wysoki, więc powinno starczyć. No, mam nadzieję, że starczy miejsca pod sufitem i będzie miękkie lądowanie. No dobra, chcesz komuś podziękować, coś powiedzieć? Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają się przygotować do walki i mam nadzieję, że im podziękuję po walce wszystkim osobiście. Super, dzięki. Dzięki.